Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Przypominam wam o moim Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie, a dziś będzie Q&A. Część pytań się powtarzała i odpowiadałem już na nie w poprzednim Q&A, więc tam was zapraszam. Tymczasem zaczynamy. Promil TV pyta, kogo bardziej wolisz, Voldemorta czy Grindelwalda? Wydaje mi się, że mimo tego, że Voldemort to bardzo silna postać i dość charakterystyczna, to jednak wolę Grindelwalda, ponieważ stoczył on świetną walkę z Dumbledorem i właściwie Grindelwald ma jakiś swój styl. Mało mówi, a dużo myśli, co mi się bardzo podoba w tej postaci. Piotrek pyta, ile razy oglądałeś wszystkie części Harry'ego Pottera? Myślę, że jedynkę i siódemkę oglądałem z 40 razy, bo to moje ulubione części, a resztę części pewnie coś koło 20 razy. Trochę dużo, co? Zara Chan, nie wiem jak to się czyta dokładnie, pyta, lubisz Maltańczyki? Dlaczego właśnie Harry Potter, pizza versus kebab i Ron versus Harry? A więc lubię każdy rodzaj psów, uważam, że nie ma lepszego przyjaciela niż wierny pies. Każdy na swój sposób jest ładny. Dlaczego Harry Potter? Pewnie dlatego, że to mój ulubiony film, jak i książka. W smaku chyba wolę kebaba, natomiast wybrałbym pizzę, nie wiem, jakoś wydaje mi się chociaż trochę zdrowsza. I wolę Harry'ego, chociaż szczerze mówiąc nie przepadam za jego postacią, ale Rona nie lubię bardziej. Lumos Maxima pyta, co skłoniło cię do takiego kanału? Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że ten kanał będzie poświęcony w tak dużym stopniu Harry'emu Potterowi. Na początku były na nim ciekawostki, ja lubiłem montować filmy, więc robiłem to bez jakiejkolwiek wiary, że to co robię osiągnie jakikolwiek sukces. Potem stwierdziłem, że chciałbym zrobić jakiś dłuższy film, pomyślałem trochę i stwierdziłem, że zrobię historię Hogwartu. Ten film tak wam się spodobał, że pomyślałem, że fajnie by było pociągnąć ten temat i tak właśnie znalazłem się w tym miejscu, w którym teraz jestem. Kuba YouTube pyta, gdzie mieszkasz, czy masz rodzeństwo, ile masz lat, czy lubisz Gwiezdne Wojny i czy masz dziewczynę. A więc mieszkam w okolicy Rzeszowa, co już wcześniej wspomniałem, jestem jedynakiem, o czym też już chyba kiedyś gdzieś mówiłem. Mam 21 lat, a urodziny mam 5 marca. Nienawidzę Gwiezdnych Wojen, jakoś nie jara mnie tematyka kosmosu i tym podobnych rzeczy i nigdy nie lubiłem takiego czegoś. I ostatnie pytanie, czyli nie mam dziewczyny. Końskim Okiem pyta, czym zajmujesz się poza YouTube? A więc studiuję grafikę komputerową i produkcję multimedialną, poza tym robię grafiki na zamówienie, montuję różne filmy dla firm oraz tworzę muzykę. Aldeo320 pyta, jak strollować GSME? Napisz mi na Instagramie, czy słyszałem, że ma powstać kolejna część Harry'ego Pottera. Uwierz, że to wystarczy. Właściwie teraz już nie, bo w sumie wam o tym powiedziałem i się domyślę, że to troll, więc wymyślcie coś kreatywnego i zapraszam na Instagrama. Mrs. Grindelwald pyta, co sądzisz o Grindelwaldzie? Chory psychicznie, czy nieprzeciętnie inteligentny złoczyńca? Myślę, że właściwie jego cechy charakteru świadczą, że był to niezmiernie inteligentny człowiek z nutką szaleństwa w sobie. Jego zachowanie nie wydaje mi się być do końca normalne, ale też sposób postrzegania świata pokazuje nam, że miał wszystko dokładnie przemyślane. Popis pyta, czy byłeś w kinie na Fantastyczne Zwierzęta Zbrodnie Grindelwalda? Byłem w kinie na tym filmie. Powiem, że do Harry'ego Pottera na pewno mu jeszcze sporo brakuje, jednakże był na pewno o wiele lepszy niż część pierwsza Fantastycznych Zwierząt. Erdekozaurus YouTube pyta, jaka jest twoja skrytka pocztowa, bo chcę ci wysłać fan arta. I tutaj jest pytanie do was, czy mam założyć taką skrytkę, bo już któryś raz widzę komentarz, że ktoś chciałby mi coś wysłać, a ja nigdy takiej skrytki nie miałem. Więc założyć czy nie, wysyłalibyście jakieś paczki czy fanarty? Dajcie znać w ankiecie na górze lub w komentarzach. Young Massa pyta, Sirius czy Remus i ulubione zaklęcie? Ja wybrałbym osobiście Remusa, postać ta wydaje mi się wiele ciekawsza i do tego jeśli chodzi o cechy charakteru, to można powiedzieć, że jest trochę podobna do mnie. Natomiast moje ulubione zaklęcie to Expecto Patronum, dzięki któremu można przywołać Patronusa. Kurson123 pyta, od kiedy się interesujesz uniwersum Harry'ego Pottera? A więc przygodami młodego czarodzieja interesuję się od niepamiętnych czasów. Pamiętam jak pierwsza część leciała w TV i razem z tatą ją oglądaliśmy. Mam 21 lat, to myślę, że tak od 10 roku życia ten świat mnie pochłonął. Grzegorz Niemczyk pyta, czytałeś wszystkie części Harry'ego? Tak, czytałem całą serię książek i naprawdę wam polecam to samo, bo można się z nich wiele więcej dowiedzieć niż z samych filmów. Gruby.pl pyta, jaką masz pasję? A więc moją pasją są filmy, jak już chyba zdążyliście zauważyć. Lubię oglądać filmy, montować je oraz kręcić. Poza tym wiele mojego cennego czasu pochłania tworzenie muzyki. I lubię też w sumie podróżować.
Patryko XXX pyta, czy lubisz też Hobbita i Władcę Pierścieni? Lubię i wydaje mi się, że to mój drugi ulubiony film, jednakże wolę chyba Hobbita niż Władcę Pierścieni. Ogólnie twórczość Tolkiena jest dla mnie mega ciekawa. Milena Bigus pyta, ile nagrałeś razem odcinków? A więc YouTube pokazuje mi, że około 210 odcinków, jednakże nagrałem też takie, których nie wypuściłem, bo były po prostu słabe, więc myślę, że jest ich około 250. Jestem raczej perfekcjonistą i nie wypuszczam tego, co jest słabe. Szanuję wasz czas. King Black Wolf pyta, czy chciałbyś, by wyszedł film i książka o Hunsfotach? Jak dajesz radę tak często wstawiać odcinki? Zrobisz odcinek z fanartami? Czy jestem dobrym widzem? Bardzo chciałbym, aby taki film i książka powstały. Jak dla mnie to bardzo ciekawe postacie, o których nie wiadomo zbyt wiele niestety. Tworzę odcinki jak tylko znajdę na to czas. Wiem, że czekacie, więc staram się ich robić jak najwięcej. Tylko tak jak mówię, nie zawsze mam na to czas. Zrobię odcinek oczywiście z paczkami od widzów i fanartami, jeśli tylko będziecie chcieli, ale najpierw muszę założyć tą skrytkę pocztową, więc pamiętajcie o głosowaniu lub o komentarzach, czy byście chcieli, abym to zrobił. Jeszcze ostatnie pytanie i myślę, że jesteś dobrym widzem. Zawsze widzę cię w komentarzach i zawsze są one wyczerpujące, także tak, jesteś dobrym widzem. Kamil Szerszeń pyta, jakie filmy, seriale aktualnie oglądasz i planujesz kiedyś zobaczyć oficjalne miejsca z Harry'ego? Aktualnie jeśli chodzi o serial, to właśnie kończę trzeci sezon Ricka i Morty'ego. Niedawno obejrzałem serial The Rain, który też bardzo mi się spodobał. A film ostatnio oglądałem dawno temu, ponieważ nie mam aktualnie czasu, zresztą jak go mam, to oglądam seriale i nie pamiętam, jaki to był. A co do drugiego pytania, to tak, planuję to zrobić i odwiedzić studio Warner Bros. W USA, jak i w Anglii. Jak byłem w Londynie, to dotarłem do paru miejsc, gdzie kręcony był właśnie ten film. Agata Wa pyta, czy bywasz na imprezach Czeluś? Dla niezorientowanych, Czeluś to artyści, którzy tworzą naprawdę świetną muzykę pełną głębi, taką, którą lubię. Niestety nie udało mi się być na ich koncercie, ale bardzo bym chciał tego dokonać. Mam znajomych, którzy byli i bardzo im się podobało, także na pewno się kiedyś wybiorę. Zuzuku z Pilarska pyta, gdybyś mógł, to kim byś był z Harry'ego Pottera? Myślę, że wybrałbym Lunę Lovegood, chciałbym zobaczyć, w jaki sposób ona myśli i dla mnie to bardzo ciekawa postać. Dominika Kolis-Mikinia pyta, masz jakieś gadżety z Harry'ego Pottera? Jeśli tak, to jakie? Właściwie mam Funko Popa Harry'ego oraz plakat Syriusza Blacka na ścianie. Mam jeszcze brylok do kluczy z peronu 9¾ z oficjalnego sklepu w Londynie. Ignacy Maniecki pyta, jakie jest twoje marzenie? A więc jednym z moich marzeń jest na pewno pojechać do Nowego Jorku w okresie świątecznym. Myślę, że to piękne miasto, które warto zwiedzić. Nowy Jork najbardziej chyba mi się podoba w nocy, kiedy pada śnieg lub po prostu kiedy ten śnieg leży na ulicy. Majka Zimolzak pyta, co się stanie, kiedy w końcu zabraknie osób, rzeczy i aktorów do filmików? Czy dalej będziesz robił filmiki o tematyce Harry'ego Pottera? Myślę, że w końcu musi to nadejść, jednakże tematów związanych z tą serią jest naprawdę dużo i myślę, że będę mógł filmy o Harrym Potterze robić jeszcze długo, długo, niekoniecznie historię. Mam też wiele innych pomysłów. Polskie Pierogi pyta, jakie lubisz zwierzęta egzotyczne? Z egzotycznych zwierząt bardzo podobały mi się niektóre gatunki węży. Unicorn Rainbow pyta, dom czy mieszkanie? Wydaje mi się, że najpierw mieszkanie, potem dom. Mieszkanie jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia, więc to fajna opcja na początek, jednak dom, kiedy już jesteśmy starsi, pozwala nam na założenie rodziny, a poza tym dom ma ogród, a większość mieszkań go nie posiada. Kamil AST pyta, pytanie dotyczące twojego kanału, czy oglądając co roku w telewizji Harry'ego Pottera nie masz już tego dosyć? Czy sprawia ci to przyjemność, mimo że znasz już całą sagę na pamięć? Szczerze mówiąc, odkąd zacząłem prowadzić kanał o Harrym, to sprawia mi mniejszą przyjemność oglądania o nim filmów, jednakże dalej lubię je sobie czasem obejrzeć. Historia ta dla mnie nigdy się nie nudzi. Drama Queen pyta, planujesz jeszcze jakiś tatuaż i czy będzie on związany z Harrym Potterem? Tak, planuję kolejny tatuaż, ale chyba już nie będzie on związany z Harrym Potterem. Super Gabi 2003 pyta, czy gdybyś miał możliwość kupić bilet na koncert Freddiego Mercury'ego albo Michaela Jacksona, to kogo byś wybrał? Wydaje mi się, że wybrałbym Freddiego Mercury'ego, nie za bardzo przepadam za twórczością Michaela Jacksona. Pablo Picasso pyta, na początku zakładania kanału o ilu subach myślałeś? Myślę, że w tamtym momencie myślałem o około no max 10 tysiącach. Jagna Kruszka pyta, jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to szary, ale bardzo lubię też biały, czarny, niebieski oraz czerwony. To już koniec Q&A. Ja przypominam ci o moim Instagramie. Tam możemy sobie popisać, jeśli masz jeszcze jakieś pytania. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.